Multimedalistką we wrocławskiej ekipie jest Alicja Tchórz. Zawodniczka wrocławskiej Juvenis zdominowała rywalizację w stylu grzbietowym, zdobywając złote medale na 50, 100 i 200 metrów. Mimo pobicia rekordu Polski w wyścigu na 100 metrów, 19-letnia zawodniczka nie zdołała wypełnić olimpijskiego minimum. Do tego, by reprezentantka Juvenis mogła cieszyć się z wyjazdu do Londynu, zabrakło zaledwie 0,2 sekundy. O pechu może mówić także Anna Dowgierd. Zawodniczka Śląska Wrocław została wicemistrzynią Polski na 50 metrów kraulem. Do zdobycia olimpijskiej kwalifikacji wrocławiance zabrakło 0,08 sekundy. Dowgierd do swojego dorobku dorzuciła kolejne srebro, tym razem na 100 metrów stylem motylkowym. Dwa srebrne krążki, oba w rywalizacji grzbietistek, ma na swoim koncie także Klaudia Naziębło z Juvenis. Wicemistrzynią kraju na 200 metrów stylem klasycznym została Weronika Paluszek ze Śląska, a trzecie miejsca zajęły inne pływaczki tego klubu, Paulina Szydło oraz Katarzyna Staszkiewicz. Pływacy nie chcieli być gorsi i także potwierdzili swoją przynależność do krajowej czołówki. Srebro na 200 metrów stylem dowolnym wywalczył Paweł Werner z Juvenis Wrocław, a brąz Filip Bujoczek ze Śląska. Wrocławianie przegrali tylko z byłym mistrzem świata Pawłem Korzeniowskim. Obaj pływacy z Wrocławia mają szansę na olimpijski występ w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym. Propozycję składu na igrzyska zarząd Polskiego Związku Pływackiego przedstawi jeszcze w tym tygodniu.